Cześć, nazywam się Piotr Deniesiuk, jestem iluzjonistą i dzisiaj pokażę Wam, jak występ wygląda w praktyce na evencie. Także oglądajcie cały materiał bez cięć. Zapraszam. Wyciągnijcie swoje telefony. Okay. Kto ma, niech wyciągnie swój telefon. Przytrzymajcie je w górze, tak, żeby mógł zobaczyć, że tutaj macie. Widzę tutaj ekstra. Ekstra, super. Otwórzcie proszę notatki. Okay, odblokujcie telefon, wejdźcie w aplikację, gdzie robicie notatki. I stwórzcie nową notatkę. Ok? Napiszcie proszę w niej ja, przecinek, moje imię, przepowiadam, dwukropek. I żeby było jasne, wpisujecie tam swoje imiona. Ok? Dajcie dwa razy Enter, żeby zacząć sobie od nowej linijki z małą przerwą i napiszcie bardzo krótkie zdanie, które składa się z trzech słów. Dziś jest cudem. Kropka. Macie? Super. Przyda nam się to na sam koniec. Moi drodzy, mam na imię Piotr, jestem iluzjonistą. Mam dzisiaj ogromny zaszczyt dla Was wystąpić. Zaczynamy? Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. I moi drodzy, na sam początek potrzebuję od Was banknotu o nominale 50 zł. Także kto ma, może go wyjąć i przytrzymać wysoko w górze. Super. Jak masz na imię? Jeszcze raz? Nie słyszę, Radek? Radek. Żeby było jasne, właśnie dałeś mi 50 zł, zgadza się? Dziękuję. Radek, dałeś czy pożyczyłeś? To jest istotna różnica. Pożyczył. Wiecie, dlaczego niektóre osoby nie lubią oglądać iluzjonistów? Bo ginie. Niektórzy są przekonani, że moją rolą jest przede wszystkim was oszukać. I gdyby tak było, to bym wziął od Radka banknot i bym sprawił, że ten banknot zniknie. Na trzy. Jeden, dwa i trzy. Nie, no nie zrobiłbym tego, to jest nielegalne. Moi drodzy, pamiętajcie, że moją rolą nie jest was oszukać. Złożę ten banknot, żebyście cały czas dobrze widzieli 50. Dobrze widać? Pamiętajcie, że moją rolą jest przede wszystkim was zaskoczyć i nie zapominajcie, że ten banknot nie jest mój, tylko oczywiście wraca do swojego właściciela. Dajcie duże brawa za odwagę. Tak trzeba żyć. Radek, schowaj proszę ten banknot do kieszeni albo do portfela, ale żebyś wiedział, że to jest konkretnie ta stówa. Ok? Jest najlepsze to, że jak wyjdziesz, ona już będzie warta dwa razy mniej. Inflacja, moi drodzy, żadna magia. I moi drodzy, chciałbym z okazji dzisiejszego dnia, dzisiejszego wydarzenia, zrobić coś specjalnego. Mianowicie chciałbym wznieść toast. I zanim to zrobię, pokażę Wam jeden jeszcze numer. Mianowicie postaram się sprawić, że ta butelka i ten kieliszek zamienią się miejscami.
I żeby zrobić to w ogóle bez dotykania, użyję tych dwóch kartonowych tub. I teraz patrzcie bardzo uważnie, ponieważ jedną tubą przykryję kieliszek i drugą... Okej, to wszystko jest pod kontrolą. Ta jest jedna w razie, gdyby ta mi się zbiła. Więc drugą tubą przykrywam butelkę. I moi drodzy, one zamienią się miejscami na magiczne słowo zmiana. I na trzy wszyscy razem. Jeden, dwa, trzy. Udało się. I to była ta łatwiejsza część. Teraz jeszcze raz. Jeden, dwa, trzy. I butelka, i kieliszek wracają na swoje miejsca. Wiecie, kiedyś pokazałem to w Mam Talent. Trzy razy nie. Więc postanowiłem trochę to ulepszyć. I teraz przykryję butelkę, przykryję kieliszek. Kiedy pstryknę palcami, zobaczycie moment, kiedy butelka staje się kieliszkiem, a kieliszek staje się butelką. I tak jak wam mówiłem na początku, to jest ta łatwiejsza wersja. Dużo trudniej jest sprawić, żeby one wróciły na swoje miejsca. I moi drodzy, żeby wykonać ten numer, potrzebuję dwóch rzeczy. Pierwsza rzecz to jest jedna tuba, którą przykrywam butelkę. I druga rzecz... Okej, powinienem się przyznać na początku. Mam jedną w zapasie, gdyby ta też mi się zbiła. Więc drugą tubą przykrywam kieliszek. Kiedy pstryknę palcami, butelka staje się kieliszkiem, a kieliszek staje się butelką. I tak jak niektórzy z was mogą myśleć, tak, jest jeszcze jedna butelka, natomiast tylko w zapasie, gdyby te mi się zbiły. Natomiast nawet mając świadomość tych dodatkowych butelek, moment, kiedy butelka staje się kieliszkiem, a kieliszek staje się butelką, wygląda całkiem nieźle, co? I moi drodzy, postaram się teraz zrobić małą wariację, więc patrzcie uważnie. Postaram się sprawić za pomocą jednej tuby, żeby kieliszek stał się butelką, a butelka stała się kieliszkiem. I tak jak niektórzy z was mogą myśleć, tak, oczywiście, jest jeszcze jedna butelka. Natomiast, moi drodzy, chciałbym przede wszystkim wznieść też toast. Dziękuję bardzo. Jak masz na imię? Roman. W takim razie dla ciebie coś specjalnego, dobrze? Patrzcie bardzo uważnie, ponieważ postaram się sprawić, że w tym momencie pełny kieliszek wina stanie się butelką, a butelka stanie się pełnym kieliszkiem wina. I jeśli spojrzycie uważnie, to zobaczycie jeszcze jedną butelkę tutaj. A to wszystko dlatego, że dzisiaj chcemy wam dać jak najwięcej magii i rozrywki. Wasze zdrowie! I zanim przejdziemy do końca, chciałbym zrobić jeszcze coś dla was specjalnego. I moi drodzy, chciałbym wykorzystać pewien numer, natomiast od razu wam mówię, że on ma jakieś 90% szans na niepowodzenie. Ok? Mimo wszystko chciałbym, żebyśmy spróbowali. Jak masz na imię? Mhm. Agnieszka? Tak? Czy mogę zaprosić cię na scenę? Tak? Więc dajcie duże brawa dla Agnieszki. Ekstra. Agnieszka, spróbujemy coś bardzo oryginalnego i ciekawego. Powiedz, czy czytasz książki? Super. Stań proszę z tej strony, żeby cię było bardzo dobrze widać. I mam prośbę, weź książkę. To jest Sherlock Holmes. Zobacz, ile ta książka ma stron. Ok? Ile ma? 223. I Roman, tak? Roman, powiedz proszę dowolną liczbę między 1 a 223. 75. Agnieszka, otwórz proszę książkę na stronie 75, tak? Ok? Super. I daj znać, jak już otworzysz. Udało się. Więc przekartkuj proszę teraz kilka stron do przodu albo kilka stron do tyłu, tak żebyś tylko ty wiedziała, gdzie dokładnie się zatrzymałaś. Okej? Mhm. Super. I powiedz, czy masz przed sobą dwie ściany tekstu, czy tam jest jakiś początek rozdziału albo coś takiego? Nie, nie ma początku rozdziału.
dwie strony tekstu, tak? Dwie ściany. Mhm. Powiedz, jak myślisz, ile tam jest słów? Dużo. Dużo. Okej. Okay. I teraz Agnieszka, chcę, żebyś sobie wybrała jedno słowo, które masz przed oczami. Żebyś sobie o nim pomyślała. Okej? Okay? Mam jedną prośbę, żeby to nie było angielskie słowo w stylu Sherlock, Holmes, Watson, Baker Street, nic takiego. Okay. Dobrze? Żeby to było polskie słowo i żeby to nie było krótkie w stylu dom, sklep, krzesło. Okej? Okay? Tylko najlepiej jakieś takie długie, trudne, skomplikowane słowo. Wybrałam. Masz je? I teraz Agnieszka, bardzo ważne pytanie, czy chcesz je zmienić? Nie. Agnieszka, możesz. Ale nie chcę. Później się będziesz zastanawiała, a co jakbym je zmieniła? Nie chcę. Zostajesz przy nim? Tak. Zamknij proszę książkę. Ekstra. Odłóż ją proszę na stoliku gdzieś tutaj obok. I teraz Roman. Czy wiesz, o jakim słowie myśli Agnieszka? Nie. Ja też nie. W sensie, umówmy się, tylko ty, Agnieszka, wiesz, o jakim słowie myślisz. Tak. Roman, jakbyś miał strzelać, na jaką literę się zaczyna, to co byś powiedział? Na S. Na S. Nie. A na jaką? Na M. Na M. Prawie. Okej? Okay? W sensie, trafienie nawet jednej litery jest bardzo trudne. Tak. I teraz, moi drodzy, postaram się odczytać słowo, o którym myśli Agnieszka za pomocą twojej mowy ciała. Stań proszę, zrób krok do przodu. Okej? Okay. I chcę, żebyś teraz zachowywała się jak najbardziej naturalnie. Nic nie potwierdzaj, nic nie zaprzeczaj. Okej? Okay? Patrz się na moją dłoń. Podążaj za nią. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, W, X, Y. Okej, to nie było, że... Okej, wydaje mi się, że ostatnia litera była jakimś znakiem specjalnym, ale nie potwierdzaj. Okej. To jest mój strzał. I... Zamknij proszę oczy i chcę, żebyś teraz bardzo rytmicznie, tak jak pstrykam palcami, powtarzała sobie to słowo sylaba po sylabie, ok? Wydaje mi się, że to były 4 sylaby, ale nie musisz mi potwierdzać. A może i nie. Tak jak wam mówię, to ma 90% szans, że to nie wyjdzie, ale spróbujemy. Trzymaj proszę zamknięte oczy. Agnieszka, chcę, żebyś sobie wyobraziła to słowo napisane na dużej kartce A4. Okej? Okay? Wyobraź sobie to całe słowo bardzo wyraźnie. Jeśli masz jakieś skojarzenia, to możesz sobie je przywołać. Zobacz, czy to słowo budzi w tobie jakiekolwiek emocje, czy jest takim bardziej łącznikiem. Okej? Okay? Okej. Okay. Proszę jakby tutaj trzymaj zamknięte oczy. Myślę, że już wiem mniej więcej, w którym kierunku. Wydaje mi się, że to jest mocne słowo. Ja nic nie widzę. Okej. Okay. Trzymaj proszę jeszcze przez chwilkę zamknięte oczy. To jest mój strzał. Okej. Okay. I Agnieszka, kiedy policzę do 3, bardzo głośno powiedz to słowo i jeszcze raz mówię, to ma 90% szans, że nie wyjdzie. 1, 2 i 3. Makabryczność. Agnieszka, zostań jeszcze na sekundkę ze mną, dobrze? Agnieszka, w tym momencie udało mi się odgadnąć twoje... twoje jakby dane, twoją jakby to, o czym myślałaś. I teraz zrobimy coś innego. Weź proszę mój telefon i teraz ty postarasz się odgadnąć moje wrażliwe dane, czyli mój PIN. Ok? I teraz chcę, żebyś zrobiła to na intuicję. Ok? Na początku ja wezmę od ciebie mikrofon, na razie go nie potrzebujesz. I zobacz proszę, wpisz 4 losowe cyfry i zobacz, czy odblokujesz telefon. Nie.
ponieważ to jakby jest praktycznie niemożliwe. Chcę, żebyś dokładnie wiedziała, co wpisujesz. Weź proszę mikrofon. Chcę, żebyś tutaj pokazała wszystkim w tę stronę, tak do kamery, ok? W sensie tak, pokaż w tę stronę telefon, tak żeby tu było wszystko dobrze widać. Później najwyżej zmienię pin. Możesz trzymać w jednym miejscu, tutaj kamera się dopasuje. I teraz wezmę mikrofon i będziesz strzelała cyfra po cyfrze, ok? Jedna podpowiedź. Pierwsza cyfra jest nieparzysta i zanim wpiszesz, jak myślisz, co to jest? Na intuicję. Bardzo dobrze. Wpisz 7. Jedna podpowiedź, że druga cyfra jest niższa niż pierwsza. Co byś powiedziała? 3. Bardzo dobrze. Wy jeszcze nie wiecie. I teraz jedna rzecz. Trzecia cyfra nie powtórzyła się. Ok? To nie będzie ani 3, ani 7. Jak myślisz, co to będzie? 1. Bardzo dobrze. 1, tak? Więc wpisz 1 i moi drodzy, ja wiem, że trafiłaś 3, ale jeśli nie trafisz ostatniej, to nic się nie stanie. Musisz mieć totalny strzał za każdym razem i wszystko musi pasować. Dlatego ostatnią cyfrę wpisz tak, jak czujesz. Jedna podpowiedź to nie jest 4. Agnieszka, i na koniec... Tak zrobimy. I na koniec wyjmijcie proszę swoje telefony, tak jak to zrobiliście na początku i tym razem włączcie kalkulatory, ok? Agnieszka, zostań proszę tutaj na scenie z kalkulatorem, tak żeby też wszystko dobrze było widać do kamery. I to będzie jeszcze trudniejsze, ale zaryzykujemy. Jak masz na imię? Weronika, powiedz proszę... liczbę trzycyfrową, która ci teraz przychodzi do głowy. Na głos. 666, zgadza się? Więc wpiszcie na swoich telefonach 666 i kliknijcie razy. Ok? Twoje imię to? Magda. Magda? Powiedz jakąś liczbę trzycyfrową, ale niższą. Na pewno. Twoje życie, twoja decyzja. Wpiszcie w takim razie 665 i kliknij się równa się. I powiedzcie, czy wszyscy mamy ten sam wynik, czyli równa się? Pomnożyłaś? Nie, nie, nie. Chodzi o to, żeby zrobić 666 razy 665, tak? Mhm. I czy wszyscy mamy ten sam wynik i kliknij równa się? 442 225? ...666 razy 665, 442 890. Tak? Tu się zgadza. Ok, czyli w takim razie być może. Dlatego chcę, żebyśmy wszyscy to kontrolowali, żeby była jasność, że to wszystko dobrze wychodzi. Twoje imię to? Kamil. Kamil, powiedz proszę liczbę dwucyfrową, ale dość wysoką teraz. 75. Świetnie. Kliknijcie razy. 70 ile? 5. 75. I kliknijcie równa się. Ok? I powiedzcie, czy wszyscy mamy ten sam wynik, czyli... Ok, czyli 666, tak? Razy 665, wyszło nam 442 890, razy 75, to jest 33 216 750. Wszystkim się zgadza? Super. Agnieszka, stań proszę z tej strony, tu gdzie ja, zamienimy się miejscami. Kliknij plus, albo inaczej, kliknij minus. OK? I teraz chcę, żebyś na intuicję wpisała 7 cyfr. Zrobisz to totalnie na intuicję, tylko spójrz mi w oczy. Śmiało. OK? Spójrz się na mnie i wpisz do końca. OK? OK? I powiedz... Czyli kliknijcie minus 3 144 000 545 i kliknijcie, wszyscy mamy? I kliknijcie równa się. I powiedzcie, czy wszyscy mamy ten sam wynik, 30 072 205?
Tak? Zgadza się? Podnieście telefony, jeśli wam się zgadza, żebym też miał pewność. Okej, czyli w znacznej większości tutaj się zgadza. Super, czyli jesteśmy z tym na bieżąco. Super. Agnieszka, zostań jeszcze chwilkę ze mną. Zostań proszę z tym telefonem, a wy otwórzcie swoje notatki, które stworzyliście na początku. Okej? Otwórzcie je. Jeszcze raz. Jeszcze chyba nie. Otwórzcie notatki, które stworzyliście na początku i przepiszcie na samym dole wynik, który stworzyliście, czyli 30 milionów 072 tysiące 205. OK? Super. I moi drodzy, zwróćcie uwagę, że tak naprawdę stworzyliście to razem i stworzyliśmy jakiś losowy wynik. Jeśli powiedziałabyś 664, a nie 666, wyszłoby nam co innego. Zgadza się? Jeśli powiedziałbyś 76, a nie 75, tak, to też wyszłoby nam co innego, natomiast wyszedł nam wynik. I moi drodzy, to jest dla mnie za każdym razem niesamowite, że to wy to tworzycie. To wy to tworzycie, to wy mnożycie te liczby i wszystko kontrolujecie. I moi drodzy, dla mnie za każdym razem jest to niesamowite. Nie wiem jak dla was, ale zwróćcie uwagę, że ten wynik nie jest przypadkowy. Zwróćcie uwagę na pierwsze dwie cyfry. To jest 30. Zwróćcie uwagę, który dzisiaj jest? 30. 07 to jest 30 lipca, tylko rok nam się nie zgadza, 2205. Natomiast zwróćcie uwagę, że to nie jest rok. Zwróćcie uwagę, która jest w tym momencie godzina, bo wydaje mi się, że w tym momencie jest dokładnie 22:05. Moi drodzy, za każdym razem nie wiem, jak to się dzieje. I Agnieszka, na sekundkę jeszcze ze mną zostań, ok? Agnieszka, pytanie do ciebie, co to jest? Konfetti, weź proszę troszeczkę i upuść. Fajnie, co? Moi drodzy, patrzcie teraz uważnie, ponieważ zrobimy coś specjalnego, a to się stanie na trzy. Jak teraz mrugniecie, to wszystko stracicie. Jeden, dwa i trzy. Agnieszka, wyjmij proszę i powiedz, czy wiesz, co to jest? Agnieszka, otwórz proszę. Otwórz proszę i zobacz, co tam jest. Pusto, byłoby fajnie, prawda? Czy mogę zaprosić tutaj pana Petera Grudniaka? Tak? Ja. I nie wiem, czy to wyjdzie, ale... Miał być zegarek. Tak, ale niestety tutaj nie wyszło. Nie było go. Może zrobimy inaczej. Kurczę, z tymi winami to okej, no ale gdzie zegarek? Ale zegarek? A zróbmy jeszcze tak. Proszę zobaczyć, co ma pan w kieszeni. Gdzie? No nie ma, mam ten mikrofon. Nie ma? W innej? Co jaja robi? Kurczę, czekaj. Czekaj, no bez jaj. Zostawiam was w dobrych rękach. Dzięki wielkie. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Piotr Denisiuk, szanowni państwo, ogromne brawa. Brawo. Dzięki. Daj znać, jak ci się podobało. A jeśli chcesz, żeby goście na twoim evencie też byli oczarowani i zapamiętali go na długie lata, wejdź na moją stronę, wygodnie w kalendarzu online sprawdź wolny termin i skontaktuj się z moim menadżerem, żebym mógł wystąpić także dla ciebie. Do zobaczenia.